jak to się stało, że objął Pan reprezentację Polski? No widocznie była taka potrzeba, żeby były jakieś zmiany i akurat tak się zakończył sezon czterolecia olimpijskiego. Ja podjąłem rozmowy z Polskim Związkiem i tak się zakończyło, że pracuję z kadrą. Jaka jest najważniejsza wartość, jaką chce Pan przekazać zawodnikom? Wartość przede wszystkim motywacja, własna motywacja zawodników i postawienie sobie celów, do których będą dążyć. Bo praca bez celu, po prostu żeby być na zgrupowaniu i coś wykonywać, a nie wiedząc po co to się robi, no trochę traci sens, więc tutaj chcę tak jakby poczucie takiej wartości tych zawodników, żeby zbudować wiara w siebie, no i żeby każdy miał postawiony cel. Oczywiście te cele muszą być etapami wyznaczane w ten sezonie, następnym i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest Pana zdaniem najważniejsza siła polskiej reprezentacji? No myślę, że wszystkim grupa, która stanowi siłę. Jeżeli wszyscy będą współpracować i wierzyć w to, że można osiągnąć sukces, to myślę, że to jest główna siła tej reprezentacji, że już były takie w tamtym sezonie pokazy, że można coś osiągnąć. Była to grupa sprintu, która wiadomo, gdzieś tam wskakiwali na podium, medale Mistrzostw Europy, Świata. Bardzo dobre miejsca Piotrka na igrzyskach, ale to pokazało, że można walczyć z najlepszymi i myślę, że to jest dobrym takim przykładem dla tych młodszych zawodników, którzy dopiero wchodzą jakby w tą fazę przygotowań, że jak to się mówi, można walczyć z najlepszymi. Czy trener Abratkiewicz chciałby kiedyś choć na chwilę znowu stać się zawodnikiem? No myślę, że tak, bo w tej chwili te warunki przygotowań i warunki do pracy są dla zawodników są dużo, dużo lepsze niż jak ja byłem kiedyś zawodnikiem. Także tutaj, no tak, myślę, że tak. Jak zmieniło się właśnie to łyżwiarstwo przez te wszystkie lata? No zmieniło się bardzo, dlatego chociażby dostęp do sprzętu. Do tego sprzętu z najwyższej półki, tak? W tej chwili nie ma problemu, żeby mieć najlepsze łyżwy, najlepsze płozy, najlepszy kostium do startu i tak dalej, i tak dalej. Sam proces treningowy też, obsługa medyczna, zaplecze fizjoterapeutyczne i tak dalej. To są takie elementy, w tej chwili bez tego to już jest jakby niemożliwe, żeby gdzieś dalej się przygotowywać. W moich czasach było to, no, nie było takiego zabezpieczenia. Ja pamiętam, że nowe łyżwy Wikingi dostałem dopiero jak już byłem w kadrze narodowej seniorów. A wcześniej jeździłem w jakichś używanych zawsze, no ale takie były czasy, nie było dostępności. W tej chwili zawodnicy naprawdę mają możliwości bardzo duże i te warunki są stworzone, także to powinni wykorzystać. A jak Pana zdaniem będzie to wyglądało za 10 lat? Nie wiem, co będzie za 10 lat. 10 lat temu czy 12 też nie wiedziałem, co będzie. Jechałem do pracy za granicę na czterolecie olimpijskie do Igrzysk w Soczi. Złożyło się tak, że zostałem tam 12 lat. Z czegoś to wynikało, skoro nie chcieli mnie wypuszczać. I chciałbym, żeby coś takiego nastąpiło tutaj. Żebym po 10 latach chciano dalej ze mną współpracować, ale żeby to było wynikiem dobrych wyników zawodników.